Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 500-lecia sołectwa Gumna została wydana książka Szkice do monografii Gumien. Spotkanie promujące publikację przyciągnęło do Gminnego Ośrodka Kultury w Gumnach wielu mieszkańców tego niewielkiego sołectwa gminy Dębowiec zainteresowanych losami Gumien. W pierwszej części spotkania głos zabrali współautorzy książki. Kiedy padła propozycja, żeby ktoś się zdecydował i rozpoczął pracę nad książką, monografią Gumien, wydawało się, że nie będzie specjalnie o czym pisać, ale z czasem, jak żeśmy zaczęli szukać materiałów, to zaczęło to pęcznieć z każdym dniem i się później okazało, że nie mogliśmy tego wszystkiego umieścić, bo nas finanse nie puszczały, żeby więcej coś ująć w tej książce. Jeżeli chodzi tutaj o spotykanie się z mieszkańcami czy osobami związanymi właśnie z tym sołectwem, oni chętnie się spotykali, udzielali informacji? Temat II wojny światowej jest trudnym tematem, który nie każdy chciał poruszać. Wiadomo, jakie były te czasy, natomiast były osoby, które chętnie opowiadały. Mamy informacje na przykład o nauczycielu szkoły w Gumnach, panu Krzyżu, który skończył wojnę u generała Maczka, gdzie walczył na zachodzie. Ciekawostką też było szukanie i znajdywanie informacji na temat poległych mieszkańców Gumien w czasie II wojny światowej. Poza tym, co w Gumnach też była taka ciekawa historia, to w Gumnach to mieszkańcy wiedzą, z czasów wojny na cmentarzu ewangelickim była kwatera poległych żołnierzy niemieckich, który potem w latach 90. przeniesiono do Siemianowic, na główny cmentarz żołnierzy niemieckich. Poza tym czasy po wojnie to były najłatwiejsze do opisywania, bo ludzie pamiętają, to jest raz, to już dzieci, bo niestety myśmy się trochę za późno zabrali do pisania tej monografii o Gumnach, bo najstarsi mieszkańcy już odeszli niestety. W związku z powyższym te informacje są niejednokrotnie z drugiej ręki już. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius. Nie zabrakło również osób, które przekazały cenne informacje, które ukazały się w publikacji, jak na przykład profesora Jana Burczyka z byłej Polskiej Akademii Nauk w Gumnach. Było przyjemne zaskoczenie, że w ogóle jest taka aktywność i taka potrzeba w społeczeństwie do upamiętnienia zdarzeń z przeszłości. Jest o to coraz trudniej, dlatego bo ci ludzie, którzy bezpośrednio przeżyli tamte czasy, odchodzą i po prostu nie ma kogo zapytać i prosić o ewentualne wspomnienia czy sprostowania własnych przemyśleń. Pan nie jest mieszkańcem Gumien. Jakby pan się tutaj mógł z naszymi widzami podzielić tutaj tymi informacjami, jaki tuż ma pan związek z tym sołectwem? Proszę pani, nasza znajoma, tak się złożyło, to było w latach 50. pani Adela Gumola się nazywała, odwiedzała nas. I ona opowiadała o tym ośrodku, a była pracownicą tego ośrodka panów w Gumnach. No i mnie to zaczęło bardzo interesować. To był w tamtym czasie drugi w Polsce ośrodek, który opanował metodę zwierzęcych kultur tkankowych za Instytutem Medycyny Morskiej w Gdańsku czy w Gdyni. No i tu miałem przyjemność trafić z poręczenia i z poparcia jednego z pracowników, który był w Cieszynie, pana magistra Skałki. No i zostałem przyjęty na samym początku do Grodzica Śląskiego, gdzie była dyrekcja. Zostałem przydzielony
jako asystent do pana doktora Wiernego, a pan doktor Wierny powiedział, kiedy przejął kierownictwo laboratorium, to panie Jasiu, to przenosimy się do Gumien, także defiladę pierwszomajową mogliśmy już obchodzić na skwerku w Gumnach. No to jak się panu w tych Gumnach pracowało? Jeszcze prosimy tutaj o podzielenie się tymi wspomnieniami króciutko. Mogę powiedzieć to bardzo szeroko, a także jednym słowem, wspaniale. Przede wszystkim dzięki wspaniałym ludziom, którzy tutaj pracowali. Bardzo ich ceniłem przez późniejsze lata także. Miła atmosfera pracy. Ogromna spolegliwość, prawda? Także to było moje pierwsze miejsce i najwspanialsze, wymarzone miejsce, gdzie przepracowałem 27 lat. Później, no, po zlikwidowaniu tego ośrodka zostałem powołany na stanowisko kierownika katedry farmakognozy i fitochemii na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu. O oprawę muzyczną spotkania zadbał Artur Papierski, autor pieśni o gumnach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Pod niebo skłoną, ciepłem bociani gniazd. I od ciepło niebo skłoną, ciepłem bociani gniazd. Gościńcem z historii piękna, gdzie duńskiej pożog i ślad, budując Gumien drogi kręte, przeżyliśmy Gumię 500 lat.